odcinek został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Nie wiesz, co widzisz jest prawdą, a co jest wygenerowane sztucznie. Generuje żarty? Obrazka ma wsadu wystarczająco, żeby nas wyrenderować? Znaczy, ja myślę, że nawet jak my to opowiadamy, to nam się to wydaje abstrakcją. To jest total... A siedzimy w tym, nie? Dokładnie. Zobaczcie, jak dobrze to wygląda, jak palce dobrze wyglądają. No. To jest niesamowite. Postęp jest niesamowity. Niesamowity. Miłego oglądania. Czy nie ma pier... Nie, nie, jedz, jedz. Chrup, chrup. Aha, jeszcze. Co? Głodny jestem. Widzieliście, jak wciągnął herbatnika całego? Ależ on żre... Herbatnika. To będzie zdrowy. Wod. Czy ty widziałeś kiedyś, żeby Marcin Prokop podczas prowadzenia Dzień Dobry TVN tak w środku wydaje na żarty tak... Bajgle, na które narzucam sałaty. Tak. Co zrobisz? Poziom programu idzie w górę. Ale Marcinowi Prokopowi nie włączają kamerę przed nagraniem bez ostrzeżenia. Ty kuźwa, stary Marcin Prokop, czy ty widziałeś billboardy ostatnio w tym kraju? Stary, wejdź sobie na wakacje.pl. Jadę teraz do ciebie, stary, jadę normalnie do ciebie i są billboardy. Czy ty to widzisz? Myślisz, że to było prawdziwe, czy wklejone jest? Na basenie? No, myślę, że wklejone. Wklejone, nie? Myślę, że zrobione, no. Stary, ty to... A, jeszcze tu jest. Tak. Jak jedziesz na wakacje dzięki wakacje.pl, to cieszysz się urlopem jak Prokop. Wielki baner, stary, na drodze Warszawa-Kraków. Uśmiechnięty Marcin Prokop w 4 edycjach. Drink z palemką i w ogóle moje życie jest świetne. A twoje co? Dalej Polska? Co masz to Polsce, masz to Polsce. Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek poświęcimy w całości sztucznej inteligencji. Włodek mi powiedział, nikogo już nie interesuje czat GPT, wszyscy mają podziurki w nosie czatu GPT i sztucznej inteligencji. Czy nie jest tak? Tak było. I słyszałem, że widzowie LS-a mają podziurki w nosie chat GPT, więc specjalnie dla was przygotowałem... Mam przewieźć na niebo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych rzeczy. No to zajebiście! Dotyczących czatu GPT, ponieważ dlaczego? Bo ja uważam, że to jest cholernie ciekawe. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historycznym, w którym tak, faktycznie, informacji o tym jest dużo. One się ciągle zmieniają dynamicznie. Coś, co było aktualne miesiąc temu, już przestaje być aktualne teraz, ale ten progres właśnie jest ciekawy. Nie to, co kiedyś będzie już uformowane, ale to, jak to się szybko dzieje. To pozwólcie, że zaczniemy od czegoś, co się wydarzyło kilka dni temu. Mianowicie, jest coś takiego jak konkurs fotograficzny organizowany przez Sony, nazywa się Sony World Photography Awards i pan Boris Edgasen zgłosił tam swoją kandydaturę, zgłosił zdjęcie i słuchajcie, kochani, wygrał. No, słuchaj, no, Wod, ty zoomujesz teraz, Wod, ty zoomujesz, a ja ci mówię, że on wygrał. On dostał pierwszą nagrodę w kategorii Creative Category. Nie wiem, jak to jest. Kreatywna kategoria. Nieważne. To może zdjęcie... Creative właśnie za użycie AI. Photography. Photography is fucking photography. I wszystko jasne. I drodzy państwo, on dostał pierwszą nagrodę w tym konkursie, w tej kategorii i on odmówił przyjęcia nagrody, ponieważ przyznał się do tego, że zdjęcie, które wysłał, było oczywiście na pewno też podfotoshopowaną wersją, ale na pewno tutaj coś... To, ja myślę, że te zabrudzenia to są rzeczy, które były dodane, a może nie wiem. Jak no nie to, wiem, jak nie, no, to w AI, jak piszesz prompt, to jakby tam retro style, czy coś takiego, że ci robi coś takiego. On użył do stworzenia tej fotografii usługi Google'a, czyli DALL-E, dwójki, konkretnie, wersji numer 2 i wygrał konkurs. Tylko, że jeśli mógł używać Photoshopa, to widać, stary, na te ręce. Stary, ale ja się z tobą nie kłócę, wiesz, o co chodzi. Ale jeśli można używać Photoshopa, to nie było konkurs fotografii, bo fotografii jest zakazane używać Photoshopa, nie, tylko kontrasty możesz. Tak. No to jest użycie Photoshopa. A to ja nie, ja miałem na myśli, że mógł użyć, że retuszował trochę, żeby te ręce wyglądały bardziej prawdziwie. Okay. Ale myślę, że oni wiedzieli, że to jest. No to jest niemożliwe, bo czemu dostał pierwszą nagrodę? To jest poważny konkurs. Ta Sony World Photography Award to nie jest popierdółka. To jest poważny konkurs zupełnie. Który jest, dzieje się co roku i tam, wiesz, normalni fotografowie z całego świata jeżdżą po świecie, robią zdjęcia, starają się i wygrywają nagrody i sobie wpisują do portfolio, że wygrali w tym konkursie. To nie jest nic, to nie jest World Pred Photo. Pokaż Sony's commitment. The objective of Sony World Photography Awards is to establish a platform of continuous development of photographic culture. No dobra, no że tak, mamy na celu promowanie fotografii, rozwój tej fotografii i tak dalej. Dodajemy aparaty, nie? Jesteście nagrywani, znaczy LS jest nagrywany aparatem Sony. Tak, naprawdę? Aha! No przecież nie wszyscy wiedzą, że jest nagrywany aparatem Sony. Wiem, ale ja wiem. To rewelacja! To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest Casey Neistat, który nie tylko przywłaszczył sobie pieniądze z naszych podatków.
nie tylko przywłaszczył sobie pieniądze z naszych podatków, ale też postanowił wykorzystać ChatGPT, żeby nagrać swojego najnowszego vloga. Generalnie on wpisał w ChatGPT 4, napisz mi scenariusz vloga Casey'ego Neistata i zrobił wszystko. I on zrobił to wszystko. To, co mu napisał ChatGPT i okazało się, on to na końcu mówi, że generalnie rzecz biorąc, to był najbardziej generyczny i pozbawiony duszy vlog, jaki nagrał w życiu, że to jest chuj parte wszystko, że... A, czyli on się udowodni, że to nie jest jeszcze... Tak. Tak. Ale, i teraz to, co jest kluczowe, bo możecie sobie cały ten vlog Casey'a zobaczyć i on jest wart obejrzenia moim zdaniem. Dla mnie to jest... Złóżmy, ale bo on to też prześmiewczo robi, czyli... To jest tezą. Teraz złóżmy, tak, złóżmy wizytę Candace. Candace... Tak, i on to robi, haha, ale znowu. Tak, to jest generyczne. Tak, to nie jest najbardziej twórcza praca, z której Casey Neistat słynie, ale nadal to jest coś, co w przyszłości będzie wyglądało 1000 razy bardziej. Proszę. Ale komuś przydam sobie pierdolę. W ostatniej ławce. Przy pani... Włodek, tak? Bo chciałem zapytać, czy, aha, czy Casey ma tezę... To, na siedząco do nauczyciela się zwracamy? Markowicz! Czy na stojąco? Czy jak Casey ma tezę, to czy pani też nie ma tezy w tym? Że to jednak jest super i że nas zastąpi niebawem? Nie powiedziałem, że to jest super. Nie powiedziałeś. Ale powiedziałem, że to jest narzędzie, które rozwija się tak dynamicznie i ja cały czas nie mogę swoim marnym, głupim, pustym rozumkiem objąć, jak bardzo dynamicznie się to rozwija. Włodek w międzyczasie pokazał mi materiał wideo, że firma już produkuje, tak jak Midjourney robiło obrazki. Ma. Nvidia to ale rozwija. Ale rozwija produkt, w którym AI będzie tworzyło na żywo renderowane wideo z sztucznej inteligencji. This is the worst. Tak, to nie jest publiczne. Nvidia się dopiero... Możemy to pokazywać? Nvidia dopiero się tym pochwaliła, że ma coś takiego, że tak samo jak przy robieniu zdjęć wystarczy wpisać tak zwany prompt, czyli komendę do komputera. Na przykład film poklatkowy, zachód słońca w 4K, wysokiej rozdzielczości. No i robi, nie? Ale już przy takich bardziej skomplikowanych rzeczach, chociaż tutaj jest to podawane jako dobry przykład, no to wygląda już gorzej, nie? Widać, że te łapska tak jakoś tak... Ale Midjourney parę miesięcy temu też wyglądało słabiej, nie? I no, to za rok to, będzie wyglądało to lepiej, świetnie. Że tam Stormtrooper... Tak. Jak się Stormtrooper po polsku nazywa? Nie, to jest nazwa własna. Stormtrooper. Po polsku Stormtrooper? Nie. Pewnie jakiś gwiezdny najeźdźca. Szturmowiec, o ty faktycznie. Szturmowiec, wow, szturmowiec okay, z odkurzaczem na plaży. Tutaj przy takich bardziej wizualkach... Magicznych. Tak, to spoko. To spoko. Widać, jak widać, przecież, widać. Ale no, z daleka. Ale z drugiej strony przyznasz, że czasem są takie skompresowane wideo, które dokładnie przypominają jakością no to, nie? No to jak no wyjście 4... O, dokładnie. I jest okej. Okay. Jest lepiej. Jest okay. No, nie jest idealnie, ale jest wygląda jak po prostu chamsko skompresowane możemy, wideo. 240 możemy to oglądać, no. To no, spoko. Tak. To spoko. Tak. Jakieś winogronka. Tu widać, że nie, ale jednak. Ale nadal, to jest jakaś beta, to jest jakaś alfa wersja tego wszystkiego, co za 2 lata po prostu... Gostek chodzący po lesie. Nieźle. Znowu, 240p. Spokojnie. O, takie rzeczy... Ogólnie timelapse łatwo, bo timelapse to tak naprawdę zdjęcie plus migające tło. No i Jurek mi napisał, jak popatrzysz, co się działo ze stillsami, czyli zdjęciami nieruchomymi, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, to te wideo bardzo przypominają pierwszą, wczesną ich wersję, a minął ledwo rok, dwa i teraz nie ma porównania. Możecie pomyśleć o tym, żeby zastrzec, opatentować swoje podobizny, imiona, awatary, jak i formułę programu, kiedy przyjdzie co do czego. Będziecie mogli sami robić AI LS to Infinity and Beyond. W tym również wersje w różnym wieku, na przykład studenci 30+, 40+. I to samo z głosem, o ile to możliwe. Czyli stary odcinek LS-a o obietnicach przedwyborczych polityków. Nie ma nas tu. Dla młodych. Do mnie pan mówi. I AI, ChatGPT, tak, wersja, która generuje treści. Roast Karola. Tak, generuje jesteś treści. Jesteś tak nudny. Generuje żarty, obrazka ma wsadu wystarczająco, żeby nas wyrenderować. Znaczy, ja myślę, że nawet jak my to opowiadamy, to nam się to wydaje abstrakcją. To jest totalnie... A, siedzimy w tym, nie? Future's now, old man. Kiedy ja przyjeżdżam do Warszawy na nagrywki, wspaniałe miasto, to muszę tutaj zaparkować koło biura Karola. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, szukam miejsca parkingowego i na przykład dzisiaj, dzisiaj robiłem całą obkrętkę aż do głównej i z powrotem, bo nie było miejsca, nic. A jest sobota. Dlatego, że jest sobota, dlatego ludzie nie pojechali do pracy, tylko siedzą właśnie w domu. Ale w weekendy to jest chyba jeszcze gorzej. Właśnie w tygodniu jest chyba lepiej. I co by było, gdyby ktoś mi dał znać, żeby mi się pojawiła notyfikacja w telefonie, że właśnie ten i ten ktoś zwalnia miejsce parkingowe i ja mogę w nie wjechać. I, drodzy państwo, i to już jest. Moi, to już jest, ponieważ na rynek weszła aplikacja T-Park, która jest właśnie w fazie beta. Jest beta. I ta aplikacja powiadamia nas, kierowców, o tym, że w okolicy tu i tu jest wolne miejsce parkingowe, właśnie z niego wyjeżdżam, możesz na nie wjechać. A ty, z kolei wyjeżdżając z miejsca, możesz powiadomić innych kierowców, że zwalniasz właśnie miejsce. I ja tak zrobię, jak skończę nagrywać, wsiądę do auta, to klikam, że chcę zwalniać
zwolnić miejsce i to wysyła informację do innych, że za chwilkę będę zwalniał to miejsce i mogą wjechać na moje miejsce. Ważna informacja, T-Park działa na razie w Warszawie i w Krakowie i w ogóle są plany, żeby po Krakowie i po Warszawie jeździły takie auta, które automatycznie będą też oznaczać. Sprawdzać. Tak jak dzisiaj są te, co jeżdżą i kontrolują, czy... Tak. Czy masz opłacony jest to w Warszawie? Parking. Tak, no, no, tak, no tak. To takie też coś ma jeździć. Głównie czego ta aplikacja potrzebuje? To użytkownicy. To my, to wy. Nas. To ci, którzy jeżdżą samochodami, obecnie Warszawa, Kraków. Jeżeli jeździcie samochodami dużo po mieście, albo jeżeli po prostu jeździcie, to dzięki temu, że uda się zgromadzić bazę użytkowników, którzy będą zaznaczać wolne miejsca parkingowe, będą zaznaczali, że je opuszczają, będzie wystarczająco dużo ludzi, żeby ten system zaczął działać. Można to trochę porównać do aplikacji Janosik, no bo gdyby nikt nie korzystał z Janosika, to nie wiedzielibyśmy, czy gdzie stoją takie czy inne kontrole drogowe, ale ponieważ użytkowników w tym tej aplikacji jest tak dużo, to ta aplikacja działa. I tu jest podobnie. Tak jest. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to wejdźcie na tpark.app, tam można sobie poczytać. A jeśli chcecie pościągnąć, to jest to właśnie dostępne na Google Play i w App Store, czyli na Androidy i na iOS, w sensie na iPhony. I spodziewałbym się, że po naszym materiale trochę nas przybędzie. No tak, zdecydowanie. I to bo w ogóle, to naprawdę, w sensie jakby ta aplikacja, jeżeli będzie w niej dużo użytkowników, to naprawdę bardzo, bardzo pomoże przy parkowaniu, no bo tych miejsc parkingowych w miastach jest po prostu coraz mniej. Tak. Wracamy do odcinka. Dziękujemy bardzo i polecamy serdecznie. Pan Bolesław Breczko. A to za problem. No w skrócie, że Wyborcza napisała artykuł, w którym nie powiedzieli od razu, że to jest artykuł napisany przez AI, dopiero potem się przyznali, a jakimś takim pseudonimem był Bolesław Breczko. Ale nie o to chodzi, chodzi o to, że nikt nie zauważył. Że nikt nie napisał. No to pokaż mi ten artykuł. Hej Wyborcza. Pokaż mi ten artykuł. Elon Musk versus OpenAI, wyścig do stworzenia nowego interfejsu człowiek-komputer. Elon Musk niedawno podpisał apel o wstrzymanie prac nad GPT-4 oraz nowszymi modelami uczenia maszynowego, jego własna firma. Wiesz, jakby... No i tu jest aktualizacja z dnia 17 kwietnia, że to nie jest prawdziwy tekst. Wiesz, nikt tutaj, ja nie wiem, czy są komentarze, no teraz już pewnie są komentarze, nie? Ale nikt nie napisał, halo, to nie jest prawdziwy tekst wygenerowany przez człowieka. I znowu, czy to jest problem? To jest pytanie otwarte, bo to może być narzędzie, które pomaga dziennikarzom, redakcjom. Ale z drugiej strony, i to jest link, który chciałem ci pokazać, bo co zrobił CBS teraz ostatnio na antenie? We'll end with a note that has never appeared on 60 Minutes, but one in the AI revolution. No to widać. Nie wiesz to. Was created with 100% human content. Nie, właśnie on powiedział, że kończy program informacją, że cały program był stworzony... Tak. Ale co, że cały program był wcześniej AI-owy, czy tylko tak wstawka? Nie, właśnie on chyba... Ja to tak rozumiem, że to jest wstawka, gdzie on mówi, że ten program został w całości stworzony przez człowieka. A, no. A że nie był właśnie tworzony przez AI. Czyli to on teraz nie mówi AI? Myślałem, że tak mu się ustami zbiegają. With a note that has never appeared on 60 Minutes, but one in the AI revolution, you... No nie, bo te usta to tak... Okej. Ja to inaczej zrozumiałem. Nie, no wiadomo, no tak, ja już to z Monicy mówiłem, że trzeba się przygotować na to, że nie będziemy w stanie, nawet my, ludzie z laptopami na co dzień w rękach, w stanie się zorientować, że coś, co obejrzeliśmy, było fejkiem albo nieprawdziwe, bo dzisiaj, jak to oglądamy, to najczęściej oglądamy to jako patrzcie, jaki przykład, ale w tym natłoku informacji przez scroll, ta czujność jest obniżona. Dokładnie jak z tym TikTokiem. W sumie nie wiemy, o co chodziło. Tak, i nie wiesz, nie zastanawiasz się w kółko, i nie chcesz chyba się zastanawiać w kółko, czy to, co oglądam, jest prawdą. No nie możesz się zastanawiać w kółko. Po prostu uznajesz, że jest. Nie? Uznajesz, tak. Że jest. Znaczy uznajesz, że jeżeli coś nadaje na przykład taka stacja jak CBS, no to nie jest hologram, to nie jest TikTok, tylko to jest coś, co zostało potwierdzone przez ludzi, którzy są dziennikarzami, mają autorytety i tak dalej. Ale są dobre strony, kochani, na całe szczęście sztucznej inteligencji. Jak wiecie, Peja i Tede to nie są panowie, którzy ze sobą współpracują, ale ktoś postanowił ich pogodzić i wygenerował dzięki sztucznej inteligencji i wspólny kawałek, ja go nie słuchałem. A co, jest jakaś chryja między Peją i Tedem? Panem Tedem? Dlaczego Tedy kurczak jest? Dlaczego Tedy kurczak jest? Konflikt pomiędzy tymi panami trwa od 2009 roku. Zaczął się od koncertu w Zielonej Górze. Wówczas Peja nakazał publiczności pobicie jednego z widzów, który pokazał w jego stronę środkowy palec. Ofiarą padł 15-latek. Tedy odniósł się krytycznie do sytuacji i ocenił... Tedy odniósł się do sytuacji krytycznie i ocenił zachowanie kolegi. To nie umknęło popularnemu Rychowi podczas koncertowego freestylu w warszawskim Fonobarze, odpowiedział Jackowi Granieckiemu. I tu są cytaty, jest dużo przeklęć, ja nie przeklinam w tym programie, wolałbym nie cytować, jeżeli można. To Mati może dać tutaj screenshot. To takie trochę jak był diss między NWA a Ice Cube'em. No nie widziałem tego serialu. To jest film. To był film. Ale ten kawałek... Jak się ten film nazywał? Trailer Compton. Fajne takie przepychanki. Jeszcze
Z czym ryj? I co, i ten kawałek jest cały AI-owy? No tak, słyszałem. I chuj tede, jest cenie to ziomki, ale weterani, których ci kto połączył. A to jest głos kogo? To jest Teda. To jest głos Teda? O co ci chodzi? Że mówisz Jacek, to jest Peja. Chce już się kłócić, niech na polską scenę porozumienie wróci. Trzeba dystans skrócić, zapomnieć o dymach, dlatego już nie będę twych koncertów odwoływać. Ty czy ja, każdy z nas jest hip-hopem i będę już pisał źle o tobie caps lockiem. Tu łowców sensacji, ta zgoda będzie szokiem. Tego lata ten numer usłyszy z wielłokiem. Dobra Jacek, daj na zgodę. Dobra rychło, już więcej nic nie powiem. Już nie to zdrowie, już nie ten testosteron. Nic nie ma co się kłócić, razem odrzucamy przemoc. Jaki old school! Pomyśl teraz, multiverse. Pomyśl, że panowie postanawiają na wspólnym koncercie zarapować razem ten kawałek. O, no bo... Ale to było zajebiste. To by było... Ale to było zajebiste. To by było jak... Stary, to jak jest... Stanowski i... Najman? Najman przy piwku. No byli. A potem znowu się pokłócili. Ty nie potrafisz nawet najprostszych zaklęć, więc... Ale jaki kurwa zaklęć, patrz, sektum sempra, proszę bardzo. Ale to moje zaklęcie jest. Przyjdzie do nas maile, bardzo dobrze piszcie dalej. Tak jest. My te maile czytamy, otwieramy. Włodek w tym tygodniu czytał maile, także pewnie feel good content czuję tutaj jakiś mocny. Kiedyś, ale będziesz sztuczną inteligencją. Co ja będę wtedy z tym wolnym czasem robił? What do your balls feel like right now? Smile into that feeling. O, pasuje. Dawid pisze. Cześć, rowerze, Dawid. Więcej mam nadzieję, że u ciebie wszystko... A, bo to drogi Włodek. A, okej, okay, to te... Czy ja mogę się? Cześć, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Muszę ci opowiedzieć o zabawnej sytuacji, która przydarzyła mi się związanej z Mid Journey. Chciałem połączyć zdjęcie mnie samego z moim psem Dante, ale wyszło zupełnie inaczej niż się spodziewałem, więc pewnego dnia siedziałem z Dantem i zastanawiałem się, jakie zdjęcie mogło być zabawne do udostępnienia na Mid Journey. W końcu wpadłem na pomysł, że zrobimy zdjęcie razem. Ustawiliśmy się przed aparatem przygotowani do zdjęcia. Dante był pełen energii, niecierpliwie czekał na naszą wspólną sesję zdjęciową. Kiedy nareszcie zrobiłem zdjęcie, z niecierpliwością czekałem na wynik. Gdy zdjęcie pojawiło się na ekranie, nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Mid Journey stworzyło zdjęcie ciebie z psem zamiast mnie z Dantem. Na zdjęciu byłeś ty, Włodek, z twarzą przypominającą moją, trzymający na smyczy pięknego dobermanina, przypominającego Dantego. Byłem tak zaskoczony i zasmucony, a jednocześnie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Wygląda na to, że Mid Journey zdecydowanie potrafi zaskoczyć. Wszyscy zgodzili się, że to jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie widzieli. Wywołało to wiele śmiechu i rozmów. Chodź zobaczyć mnie w Mid Journey. Mogę już? No. Już idę. Zobacz, jakie słodziaki. Podobne czy niepodobne? W ogóle nie. W ogóle nie? W ogóle nie. To jest jak kolejny typ z dłuższymi włosami i zarostem. Ale to jest AI. Tak, ale nie jest podobny do ciebie. Ale pasował mail. No, kigda. Dziękujemy wam bardzo za ten odcinek Lekostrończego. Jutro ostatni odcinek w tym tygodniu. Drodzy państwo, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pozdrawiamy Peję, Rycha i Tadego. Daj portfel, kurwa. Telefon. Pa. Tak. Co? Nie będziesz miał co mają być? No i dobrze.